jeszcze nie widzę. Pana Olka Krzemińskiego i Andrzeja Olizarowicza. Ciszej, Piotrek. Michał, jakbyś mógł Piotra uciszyć, bo jednak jest głośno bardzo. Proszę Państwa, zaczynamy powoli. Na początku oczywiście informuję, że obrady Rady są transmitowane i utrwalane. Witam serdecznie zaproszonych gości, a jest to pani dyrektor Szpitala Zachodniego, pani Krystyna Pułkis. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Małgosia Zacny, widzę, dotarła, Krzysztof Markowski dotarł. To jeszcze tylko nam Olka Krzemińskiego brakuje, reszta jest, wszyscy są usprawiedliwieni, są pani Pokropek i pani Maria. Proszę Państwa, pan Aleksander także jest, widać go na dole. Krzemiński jest. O, jest. Krzemiński jest, pani prezydent. Jest, super. To zaczynamy, proszę Państwa. Otwieram 22. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Witam jeszcze raz panią dyrektor. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę Państwa, czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, to proszę o wyciągnięcie ręki, jak ja to czynię. Dziękuję bardzo. Wszyscy wyciągnęli rączki, więc już nie pytam, czy ktoś jest przeciw albo za, albo się wstrzymał. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Prezentacja wniosków z sesji Komisji Rady i stanowiska Zarządu Powiatu. Oddaję głos panu staroście Markowi Wierzbickiemu. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, od poprzedniej sesji praktycznie minęły 2 miesiące, więc postaram się omówić wszystkie sprawy podniesione na sesji 25 czerwca, bo wówczas na komisjach nie było żadnych wniosków, jak również tu wspólnie z panem starostą Filipiakiem i panią dyrektor byśmy się ustosunkowali do spraw podniesionych na komisji głównie polityki społecznej 24 sierpnia. Proszę Państwa, na ostatniej sesji 25 czerwca 4 osoby podnosiły kwestię związaną z komunikacją autobusową powiatową. I tak, była podniesiona kwestia przystanku na ulicy Skokowskiego w Jaktorowie, konkretnie przy posesji Skokowskiego 73. Było pytanie, jaki autobus na tym przystanku się zatrzymuje. Była kwestia również podniesiona małej ilości przystanków w Milanówku. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ulicę Skokowskiego, to na tą chwilę na tym przystanku nie zatrzymuje się, przez ten przystanek nie przejeżdża żadna linia powiatowej komunikacji autobusowej. Myślę, że taka linia będzie miała rację, będzie mogła być uwzględniona od stycznia przyszłego roku, natomiast ten rok to tutaj widzę jedyne rozwiązanie takie na zasadzie współpracy pomiędzy gminą Jaktorów i gminą Baranów, ponieważ ta linia no, głównie dotyczy mieszkańców tych dwóch gmin, a szczególnie gminy Baranów. Niestety ta linia nie znalazła się w liniach zgłoszonych do wojewody na dofinansowanie na przestrzeni tego półrocza i właściwie tutaj takiej możliwości w tej chwili nie ma. Ona funkcjonowała do połowy roku właśnie na zasadzie finansowania głównie przez gminę Jaktorów, jeśli dobrze pamiętam. Najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu wstępnie byśmy skorygowali tą uchwałę, która była podejmowana odnośnie przystanków. Ten przystanek oczywiście na Skokowskiego 73, on jest w ewidencji, będzie, natomiast że jest nieużytkowany przez nasze autobusy, no to już jest sprawa powiedzmy inna, ale nie mamy zamiaru go likwidować, bo pewnie będzie potrzebny. Natomiast we wrześniu byśmy być może pokusili się o zwiększenie ilości przystanków na trasie autobusu, który obsługuje miasto Milanówek.
także od września, natomiast docelowo korektę tej uchwały byśmy przeprowadzili, proszę Państwa, po wykonaniu na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg inwentaryzacji w tej materii, ale myślę, że to potrwa kilka tygodni. Terminem najlepszym byłoby tutaj, ale też mam wątpliwości, czy zdążymy po prostu, bo jest to no, duża praca, na którą środki finansowe zresztą w budżecie przewidzieliśmy w zmianach do budżetu i to będzie zlecał Powiatowy Zarząd Dróg, ale tej pracy z całą pewnością, czyli inwentaryzacji, zobaczenie jak te przystanki się mają w stosunku do organizacji ruchu, czy one są w miejscach bezpiecznych, bo funkcjonująca do tej pory komunikacja organizowana przez gminy, czy też przez PKS, ona niejednokrotnie odbywało się tak, niech przystanek będzie tutaj, postawiono słupek i niech to funkcjonuje. I to funkcjonowało, proszę Państwa, natomiast trzeba to, sprawdzić, nadać temu taki charakter, aby nie było problemu z rozliczeniami dotacji, którą przekazuje dla powiatu wojewoda mazowiecki. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, to miałbym tyle, a może jeszcze tak, że zostało wystosowane pismo do gmin powiatu grodzickiego z propozycją, to wynika z rekomendacji firmy, która nam doradza, utworzenia związku powiatowo-gminnego. Mamy tutaj również w tak zwanym międzyczasie pytania do pana wojewody skierowane i odpowiedzi już mamy, czyli na przykład jeżeli wniosek, bo utworzenie takiego związku powiatowo-gminnego, proszę państwa, to na pewno nie jest kwestia jednego miesiąca. Może być problem, że tego nie uda się zrobić do końca roku, ale gdyby z początkiem roku taki związek zafunkcjonował, to pytanie takie na przykład powstaje. Czy wniosek złożony prawdopodobnie w lipcu, w listopadzie przez powiat, czy prawa tego wniosku w tą dotację będzie mógł wejść nowo powstały związek powiatowo-gminny. Więc mamy tutaj jasno od pana wojewody odpowiedź sprecyzowaną, że taki owszem, czyli tutaj nie ma sytuacji takiej, że nie róbmy tego związku, bo nie dostaniemy pieniędzy i tak dalej. Także jest szereg wątków, nad którymi się staramy panować, ewentualnie wyjaśniać u organów, tak jak u wojewody, a też w pewnych aspektach zostało skierowane zapytanie do właściwego ministerstwa. Proszę Państwa, co do autobusów, to miałbym tyle. Było jeszcze jedno pytanie na sesji w czerwcu, a mianowicie o tarczę dla samorządów, pomoc finansowa dla samorządów w zakresie inwestycji. I tutaj to na komisjach było mówione, ale przypomnę, 2 400 000 otrzymuje powiat grodziski. Stosowny wniosek został złożony, na co te pieniądze będą wydane i w jakim terminie, to oczywiście zdecyduje Rada na wniosek zarządu. W każdym razie te pieniądze nie muszą być wykorzystane w tym roku, także jest czas, aby się do konkretnej inwestycji przygotować. Proszę Państwa, co do wniosków zgłoszonych na Komisji Polityki Społecznej, to one dotyczyły Szpitala Zachodniego, 3 chyba były wnioski i jedna sprawa oświatowa. Może bym, bo to wydaje mi się krótsze, poprosił najpierw pana starostę Filipiaka, a potem panią dyrektor Pługis, aby się do nich ustosunkować. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Może w pierwszej kolejności powiem, jakie były remonty wykonywane w szkołach w czasie wakacji. I tak w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim były remontowane pierwsze i drugie piętro. To były remontowane korytarze, zerwanie płytek PCV, położenie nowych wykładzin, wymiana 20 drzwi w klasach, naprawa komina i zaworu gazowego. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim remont również korytarzy na pierwszym i drugim piętrze, naprawa elewacji i w CKP-ie kapitalny remont dwóch sal. W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku remont dwóch sal lekcyjnych z wymianą podłóg i oświetlenia, odnowienie natrysków, izolatki, pomieszczenia dla socjalnego, dla pracownika obsługi, jak również było położenie papy termozgrzewalnej na połowie dachu w szkole. W Zespole nr 2 w Milanówku był kapitalny remont szatni z rozbiciem ścian, położenie nowej podłogi, oświetlenia oraz zakup 460
szafek. Również jedna sala była wyremontowana i trzy klasy była wymieniona podłoga. W Zespole Szkół Specjalnych remont 6 klas i modernizacja klasy informatycznej i wymiana świetlika w budynku szkoły. Również były na bieżąco wykonywane remonty. Jeżeli chodzi, jak wygląda przygotowanie szkół na 1 wrzesień, to chciałem powiedzieć, że klasy, pomieszczenia w szkołach są dezynfekowane. Placówki oświatowe zaopatrzone w środki dezynfekujące. Jeszcze przed wejściem do szkoły na korytarzach stoją dozowniki bezdotykowe, a w toaletach, na korytarzach, w klasach dozowniki przymocowane do ściany. Jeszcze przed 1 września Państwowa Straż Pożarna ma dostarczyć maseczki i płyny dezynfekujące do każdej z naszych szkół. Każda szkoła wyposażona jest w termometry zwykłe, bezdotykowe. Każda placówka światowa posiada izolatkę. No, w razie złego poczucia ucznia, taki uczeń będzie odizolowany od klasy, grupy. I w takim przypadku rodzic musi odebrać dziecko ze szkoły. Jeżeli uczeń ma wysoką gorączkę, infekcję dróg oddechowych, kaszel, bóle mięśni, dyrektor obowiązkowo informuje również o tym wydarzeniu powiatowego inspektora sanitarnego. Od 1 września każda szkoła musi mieć swój regulamin i procedury postępowania w czasie pandemii. Regulamin określa szczegółowe procedury, organizację pracy szkoły, w tym obostrzenia sanitarne, takie jak częste mycie rąk, dystans społeczny, tutaj musi być odległości, muszą być minimum 1,5-metrowe, zakrywanie ust i nosa, wietrzenie sal lekcyjnych, sposób komunikowania się uczniów i rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły. Plan zajęć i ich organizacja dostosowane będą w miarę oczywiście możliwości logistycznych do reżimu sanitarnego. Łączenie mogą być zajęcia, mogą być w blokach, tak aby uczniowie przebywali w jednym pomieszczeniu. Zasady poruszania się w poszczególnych grup uczniów w budynku szkoły na przerwach i korytarzach też musi być tutaj odpowiedni regulamin zapisany. Dopuszcza się również możliwość zmiany czasu zajęć dydaktycznych. Jednak najkrótszy czas lekcji może być 30 minut, maksymalnie wydłużony do 60. Każda ze szkół będzie miała również przygotowany wariant organizacji pracy na wypadek konieczności przejścia na system mieszany, hybrydowy lub zdalny. MEN przygotował materiały informacyjne dla dyrektorów i rodziców dotyczących zasad bezpieczeństwa, które są wywieszone przed szkołą. Mniej więcej tak wyglądają te plakaty. To jest bezpieczny powrót do szkoły. 10 zasad dla ucznia, 10 wskazówek dla rodziców. Co mogę jeszcze powiedzieć? No to, że jest bardzo duża odpowiedzialność, proszę Państwa, dyrektorów szkół, które muszą współpracować właśnie z sanepidem i z organem prowadzącym. Jeszcze jutro jest spotkanie dyrektorów szkół o godzinie 9 z panią dyrektor sanepidu. Może będą też nowe jakieś dodatkowe wiadomości. Co jeszcze tutaj planujemy? No, starosta na pewno wyda zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół placówek oświatowych prowadzonych przez powiat grodziski na rok szkolny 2020-2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym prosił w tej chwili panią dyrektor, żeby się ustosunkowała do tych pytań, które były na Komisji Polityki Społecznej. Tekst pani dostała i bardzo proszę. Słychać mnie? Słychać? Słychać bardzo dobrze. Dobrze, dzień dobry Państwu.
Pani radna Maria Gałęcka-Wolska zapytała, czy została przeprowadzona symulacja, jak zakup robota przez szpital i dodatkowe świadczenia wpłyną na wąskie gardło, na izbie przyjęć i na SOR. Chciałam uspokoić, zresztą będę mówiła w dalszej części przy uchwalaniu Państwa opinii i decyzji o zakupie na temat robota. Chciałam uspokoić, że absolutnie zakup tego robota nie będzie miał w żaden sposób wpływu na wąskie gardło w SOR-ze czy też izbie przyjęć. Dlatego, że pacjenci, którzy będą obsługiwani przez robot, to pacjenci przede wszystkim onkologiczni. To są pacjenci przede wszystkim planowani. Jak Państwo wiecie, każdy pacjent, który jest w kolejce planowej do przyjęcia, nie przechodzi przez szpitalny oddział ratunkowy, tylko przechodzi przez rejestrację w izbie i od razu przechodzi na oddział. A więc tutaj nie widzę złego wpływu tego zakupu na wąskie gardło, bo ono po prostu nie zaistnieje. Ponadto radna zapytała o badania w kierunku koronawirusa. Czy szpital zachodni jest otwarty na inne szpitale, na przykład żardowski? Chodzi o to, żeby inne szpitale mogły pobierać wymazy, a szpital zachodni wykonywałby badania. Tak, oczywiście, że tak. Szpital zachodni takie badania wykonuje na rzecz innych instytucji, które same pobierają badania, a nam dostarczają bezpośrednio do laboratorium. No, szpital żardowski póki co nie wystosował do nas zapytania, a taką możliwość oczywiście mamy i możemy zachęcać do współpracy. Pani radna Marzena Olszewska poprosiła, aby inaczej zorganizować badania w kierunku koronawirusa, ponieważ osoby oczekujące na badania tłoczą się i nie są zachowane bezpieczne warunki. Ma Pani rację, że to zatłoczenie ma miejsce, ponieważ pacjenci bardzo lubią przychodzić, większość, w jednym czasie. Gromadzą się przede wszystkim w czasie otwarcia, uruchomienia tego punktu. Nie możemy inaczej przekonywać pacjentów, jak prosić, kiedy dzwonią, żeby jednak przychodzili trochę później, czy przed 10, czy koło 9, tylko wszyscy gromadzą się już nawet od 7. Oczywiście rozrysowane są czerwone kreski, które pokazują, w jakiej odstępie powinni być. Są informatory. Od czasu do czasu wychodzi pracownik i prosi o to, aby nie gromadzili się, ponieważ nikt nie wie, kto ma koronawirusa, czy też nie ma koronawirusa. Nawet ich dla ich bezpieczeństwa powinni sami o to zadbać. My żeśmy zwiększyli, wychodząc naprzeciw pacjentom i obywatelom, zwiększyliśmy czas mobilnego punktu pobrań o 1,5 godziny więcej, czyli rozpoczynamy o 7:30 rano, a kończymy o 11:00. Rozdzieliliśmy pacjentów finansowanych przez NFZ od pacjentów komercyjnych, tak żeby oni również między sobą się nie gromadzili, tylko mieli odrębną ścieżkę. I tak komercyjny pacjent może mieć wykonane badanie od 10 do godziny 11:00. Zresztą panie, które obsługują ten punkt, obsługują go do ostatniego pacjenta. A więc nie zamykają punktu, jeżeli byłaby kolejka. Następne pytanie pana Krzysztofa Sankiewicza, który zapytał, ile wykonano badań w kierunku koronawirusa i czy aparat do badań się sprawdza. Aparat jest rewelacyjny. Jeszcze raz Państwu serdecznie za niego dziękuję, ponieważ jest to aparat, który wykonuje badania w ciągu 3, maksymalnie do 4 godzin, a więc mamy wyniki i dzięki temu my mamy jakby lepsze zabezpieczenie pacjentów i samych pracowników przed ewentualnym zarażeniem się koronawirusa. Wykonaliśmy od maja do dnia dzisiejszego łącznie 8372 badań, więc jest to duża liczba, aczkolwiek mamy jeszcze rezerwy.
i zachęcamy, jeżeli ktokolwiek chciałby, jakakolwiek instytucja z nami współpracować, to nasze panie, jak trzeba, jest duża grupa, siedzą do godziny 24 w nocy i wykonują te badania. Przypominam, że punkt mobilny jest czynny przez 7 dni w tygodniu, czyli włącznie z soboty i w niedzielę, że można z niego korzystać. A mamy podpisaną umowę z Kajetanami, którzy kierują do nas pacjentów na COVID. Mamy umowę z firmą SynLab, laboratorium, które się samo nie wyrabia i dlatego posiłkuje się nami. To właśnie oni przesyłają nam od razu próbki do badań. Również Państwo korzystaliście jako instytucje w sytuacjach, kiedy uznaliście, że wskazane byłoby przebadanie jakąś grupę pracowników. Także jesteśmy otwarci i zapraszamy. Panie starosto, czy wyczerpał pan ten... Jeżeli chodzi o te wyczerpy, to bardzo dziękuję. Tam widzę pani Gałecka, chciałaby dopytać jeszcze pani. Także bardzo proszę, panie przewodniczący, ja już się wyłączam na razie. Okej. Pani Maria ma głos, bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałabym zapytać o jedną odpowiedź. Być może znam, ale może się mylę. Chciałabym się zapytać, czy ten robot wpłynie na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy będzie on dla szpitala korzystniejszy? Czy pani dyrektor mogłaby odpowiedzieć, czy to może tajemnica handlowa? Nie, broń Boże. W zasadzie nie ma dużego związku między zakupem robota a zwiększeniem lub pomniejszeniem kontraktu, dlatego że robot daje inną metodę leczenia, tak? Metodę bardzo bezpieczną, pozwalającą pacjentom szybciej wracać do zdrowia, do pracy zawodowej i mniejsze koszty. Jakby tu raczej widzimy oszczędności, a i tak przychód będzie. Dlatego, że onkologiczny pacjent jest nielimitowany. Tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani Maria i później pan Piotr Wiaderny. Chciałabym się zapytać, w związku z tym możemy się spodziewać, że nie dość będzie tańsze leczenie kontraktowego pacjenta, to być może będziemy mieli więcej takich pacjentów, czy tak? Myślę, że opinia o pracy robota, jego efektach, oczywiście będzie wymagała trochę czasu pokazania się z tej strony i zdecydowanie tak, tych pacjentów możemy mieć bardzo dużo, szczególnie kierowanych przez Instytut Onkologii. Tam jest neurochirurgia, ale metodą tradycyjną leczą, co oczywiste jest, że to metoda jest dzisiaj jakby jedyna, ale my otwieramy się na nowe techniki mało inwazyjne, bo świat idzie do przodu i my nie możemy się cofać, tylko leczyć sprawniej, bezpieczniej i z korzyścią dla pacjenta. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo mocno zainteresowany tym robotem i tą pracą, bo rozpoczęły się prace w Agencji Taryfikacji, która ma uwzględnić udział robota, czyli jakby podwyższyć procedurę tego świadczenia o ten robot. Pan Piotr, jeżeli można, chciał zadać pytanie. Bardzo dziękuję, dzień dobry Państwu. Więc jeżeli chodzi o robota, to myślę, że swoje pytania zadam przy tej uchwale. Natomiast chciałbym się dopytać pana starostę Filipiaka, jeżeli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego, jak to będzie wyglądało, czy to będzie w systemie pandemicznym, bez apeli, bez tych zbiórek dużych osób, jak to ma wyglądać, ponieważ sprzeczne sygnały płyną, jeżeli chodzi o całą Polskę i jak to będzie wyglądało u nas, czy będą apele, czy raczej jakoś inaczej ten 1 września będzie dla naszych uczniów wyglądał. Bardzo dziękuję. Już mogę powiedzieć, każdy dyrektor sam organizuje rok szkolny, także oni jeszcze nie wiedzą. To zależy też również od pogody. Część dyrektorów chce zrobić otwarcie roku szkolnego na boisku, żeby były duże odstępy. I inni dyrektorzy planują rozpisać co godzinę dany oddział i na przykład mają się odbyć rozpoczęcie w danych klasach.
dyrektor może wejść do każdej klasy na 2 minuty, przywitać i coś tam porozmawiać. Także będą spotkania z wychowawcami. Ale na dzień dzisiejszy, jutro również widzimy się z dyrektorami, bo jest spotkanie z panią dyrektor sanepidu. Może coś będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy każdy dyrektor sam planuje, ale jeszcze nie wiedzą. To mówię, to też zależy od pogody, bo część chce na zewnątrz, część będzie robiła w środku. Na pewno będą rozbite godziny. Nie wszyscy przyjdą do szkoły na tą samą godzinę. To na 100% to mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wicestaroście. Pani zgłasza się Małgorzata Zacny. Bardzo proszę o głos. Dzień dobry wszystkim. Ja mam takie pytanie również do kolegi Krzysztofa Siedzipiaka. Czy nie byłoby dobrze, tak samo jak zrobiło Zakopane, może nie do 28 przełożyć rozpoczęcie szkoły, ale na przykład do połowy miesiąca, żeby te dzieci, które wrócą, młodzież wróci do końca sierpnia, wakacji, żeby przeszły tą kwarantannę dwutygodniową i dopiero bezpiecznie rozpocząć rok szkolny w połowie miesiąca. Dziękuję. Na takie rozwiązanie musiałby się zgodzić sanepid. Z tego co wiem, Warszawa chciała trochę również przedłużyć rozpoczęcie roku i chyba sanepid w Warszawie nie wyraził takiej zgody. Dziękuję bardzo panu wicestaroście. Widzę, że jeszcze pan Dąbrowski się zgłasza. Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam również wszystkich serdecznie. Ja mam pytanie też do zastępcy starosty. Jakie środki finansowe zostały zaangażowane do dostosowania się do reżimów sanitarnych w naszych szkołach? Czy ma pan taką wiedzę? Nie, takiej wiedzy nie posiadam, ile dyrektorzy wydali pieniędzy i ile jeszcze mają otrzymać w najbliższych dniach właśnie z Ministerstwa Edukacji środki. Maski i dezynfekcyjne płyny. Ale nie wiem, ale się dowiem na najbliższej komisji, powiem, ile dyrektorzy szkół wydali pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, za chwilę przechodzimy do punktu 4, czyli podjęcie uchwał. Przed tym punktem chciałbym jeszcze zapytać państwa, czy do pani dyrektor nie ma jakichś pytań, bo po trzech pierwszych punktach dotyczących szpitala panią dyrektor chcielibyśmy zwolnić udział w sesji. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor szpitala, to proszę teraz. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał w sprawach. A. Wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej dla naszego szpitala. I o głos proszę panią dyrektor szpitala, panią Krystynę Pukis. Bardzo proszę o wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej o wartości powyżej 100 tysięcy zł. Będzie kosztował aparat USG, który zamierzamy kupić, na kwotę 300 tysięcy zł. Jest to aparat, który jest niezbędny do między innymi poradni ginekologiczno-położniczej, w zasadzie przede wszystkim dedykowany tej poradni. Aparat, który będzie finansowany przez gminę Jaktorów, za co serdecznie dziękujemy. Po wyrażeniu zgody oczywiście natychmiast przystąpimy do zakupu aparatu oczekiwanego przez pacjentki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania? I proszę o opinię komisji. Najpierw... To nie było, to... Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Sankiewicz się zgłaszał. Przepraszam, ja widocznie gdzieś mi to umknęło. Czy to już jest drugi aparat, który jest kupowany? To jest ten, co pani Zacny miała mieć sutki, czy to jest jakiś kolejny aparat? Bo musiał mi coś umknąć. Czy pani dyrektor może odpowiedzieć panu Krzysztofowi?
Tak, to jest dokładnie ten aparat, o którym myśli pani Zacny, czy łącznie z badaniem piersi, tylko czekaliśmy na dofinansowanie dodatkowych 100 tysięcy, żeby zakupić go za 300, ponieważ oferty wszystkie, które do nas trafiły, przewyższały kwotę zdecydowanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pana starosty, myśmy chyba to już raz procedowali, zdaje mi się. Przepraszam, może ja nie pamiętam, no bo było nawet na sesji zakup tego aparatu, to teraz chyba, że o dofinansowanie chodzi. No teraz to było kiedyś, nie wiem, kilka miesięcy temu. Ja się mylę. Proszę państwa, jeśli można, panie przewodniczący. Tak, kwestie finansowe, podobnie jak przy kolejnej uchwale, którą będziemy za chwileczkę omawiać, kwestie finansowe, czyli wprowadzenie do budżetu, to proszę państwa zostało wszystko załatwione wcześniej. Natomiast niezależnie od tego, że taki zakup takiego sprzętu znajduje się w budżecie, to zgodnie ze statutem szpitala, żeby szpital mógł zakupić sprzęt medyczny o wartości jednostkowej powyżej 100 tysięcy, musi być odrębna formalna zgoda wyrażona przez Radę. I to właśnie dzisiaj proceduje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wyczerpuje odpowiedź. Czy ktoś z państwa w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pani Małgorzata Zacny. Ja wprawdzie na komisji i na sesji szpitala dziękowałam, ale jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za poparcie mojego wniosku, mojej prośby i mam nadzieję, że kobiety z całego powiatu i nie tylko te, które przyjadą, będą mogły skorzystać z pełnej gamy, wykorzystany będzie w pełnej gamie możliwości ten aparat. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, łącznie z panem wójtem Jaktorowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, przekażę. Jeżeli to wszystkie pytania, to są wszystkie pytania, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o wyciągnięcie ręki do przodu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Też proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Czy ktoś był przeciw uchwale? Również nie widzę. Jednogłośnie za. Przechodzimy do podpunktu B. Wyrażenie zgody na zakup aparatury dla naszego szpitala. I ponownie o głos proszę panią dyrektor Krystynę Pułkis. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zakup zrobotyzowanej stacji nawigacyjnej do chirurgii kręgosłupa, tak zwanego robota, dla oddziału neurochirurgicznego, którego wartość oszacowana jest na kwotę 3 800 000, a który chcielibyśmy zakupić, uzyskując w wyniku przetargu rabat, czyli do wysokości 2 360 000. Robot, proszę państwa, to aparat, o którym już wcześniej państwu mówiłam, o bardzo wysokiej technologii, aparat nowoczesny, jedyny w Polsce byłby. Aparat, który przede wszystkim byłby dedykowany pacjentom onkologicznym, u których stwierdzono guz kręgosłupa. Aparat jest niezwykle czuły, dokładny i ta precyzja tego aparatu pozwoli nie tylko mało inwazyjnie ingerować w organizm człowieka, ale też pozwolić mu szybciej dojść do zdrowia i do życia zawodowego. Jego usprawnianie, rehabilitacja z pewnością będzie zdecydowanie szybsza. No, ten robot również spowoduje na pewno pewną promocję szpitala. To nie ulega wątpliwości, ponieważ takim robotem zainteresowane są również kliniki neurochirurgiczne i jakby być może będziemy prekursorem, być może nie, ale Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo wysoko ocenia wkład naszych lekarzy, neurochirurgów do leczenia pacjentów z urazami kręgosłupa i głowy, więc bardzo, bardzo nam towarzyszy w tym zakupie, pozytywnie ocenia jego zakup i będzie czekał na pierwsze efekty. Mało tego, zainicjowali, aby Agencja Weryfikacji również zaczęła procedować
czyli obliczać jego koszty, tak aby szpitalowi jeszcze bardziej się opłacało go użyć, ponieważ widzą oszczędności przede wszystkim w czasie pobytu pacjenta, mało inwazyjności, bezpieczeństwie pacjenta i szybkiego powrotu do zdrowia. Są tym mocno zainteresowani, no nasi lekarze również. Myślę, że są warci tego. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor w tym punkcie? Pan Piotr Wiaderny, tak jak awizował wcześniej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kilka pytań. Pierwsze pytanie. Czy my będziemy tego robota kupowali z naszych środków własnych? To do pana starosty, czy raczej będziemy mieli jakieś dotacje wspierające z gmin dookoła naszego, czy z naszego powiatu? Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o rabat. Cóż to jest za rabat? 3,8 miliona czy 2,4 miliona? Bo czy państwo już podjęliście jakieś rozmowy z jakąś firmą, która nam ten rabat udzieli? Jeżeli tak, to jest to napisane, że być może będzie udzielony, być może nie będzie udzielony i wtedy trzeba będzie za to zapłacić. I skąd na to wtedy weźmiemy środki? I kolejne pytanie, ile osób skorzysta z tej aparatury rocznie? Jaka to jest ilość osób? Ile osób państwo planujecie, że skorzysta z tego robota? Piszecie też państwo o tym w uzasadnieniu, że ten robot będzie zyskowny, że przyniesie nam zyski. Z tych zysków być może ten rabat, który nie będzie udzielony, zostanie opłacony. No, powiem szczerze, czytam to uzasadnienie i tą uchwałę i mam mętlik w głowie, ponieważ jest to dość nieprecyzyjnie zapisane. Piszemy o rabacie, który może będzie, może nie będzie. Piszemy o nowoczesnej technologii, która jest potrzebna, żeby była jasność, ale jednocześnie, no, nie wiem, mam wrażenie, że jest tu zbyt wiele niedopowiedzeń, jeżeli chodzi o tą uchwałę. Pani dyrektor, bardzo proszę, jeżeli pani zechciałaby odpowiedzieć na te pytania. Może zacznę od końca. Przygotowując się do takiego zakupu, do takiej inwestycji, przedstawiłam dokument, z którego wynikało jasno, że do tej pory wykonywane badania, procedury H52, czyli te procedury, które będą również dedykowane robotowi, przynoszą rocznie korzyści finansowe szpitalowi w wysokości 600-700 tysięcy rocznie. Zaznaczam. To te procedury wykonywane dzisiaj metodą tradycyjną są dobrze wycenione przez NFZ. W dodatku wykonywane organizacyjnie bardzo sprawnie przez nasz zespół lekarzy. To jest bardzo ważne. Natomiast udział robota nie będzie kosztem dodatkowym, tylko, tak jak powiedziałam, przysporzy oszczędności, chociażby w czasie pobytu pacjenta, który nie będzie wydłużony, a wręcz będzie skrócony. To są bardzo istotne koszty, bo jedna doba pobytu pacjenta na neurochirurgii, w oddziale tylko, bez operacji, to jest koszt rzędu 1000-1200 zł. A więc każda taka doba ma istotne znaczenie w skali całego roku, ta oszczędność. Dlaczego, teraz wrócę do robota, dlaczego jest 3 800 000, a jesteśmy prawie przekonani, że możemy go kupić taniej? Dlatego, że prowadzone są jednocześnie rozmowy z dwoma dostawcami na rynku światowym. To jest firma Medtronic i firma Globus. Obie firmy mocno zabiegają o wejście na rynek polski. Więc to są też rozmowy negocjacyjne dwóch stron zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. My rozmawiamy po to, aby uzyskać wynik finalny jak najtańszy. W wyniku dwóch rozmów z firmami, wiele razy prowadzonych, z których są prowadzone również notatki, ustalenia, mamy przekonanie i zapewnienie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, że ten rabat jest możliwy. Chociażby dlatego, że co roku my i tak kupujemy bardzo dużo implantów do operacji kręgosłupa,
które również będą wykorzystywane do robota. Czy to dla jednej firmy, czy dla drugiej. Tu nie ma różnic między nimi. Tu jest walka o to, aby wejść na rynek. Jakby wiemy, nie chciałabym szczegółów opowiadać, bo to są takie negocjacje, które no nie powinnam do końca ujawniać, ale ja go nie kupię na pewno, jeżeli miałby kosztować 3 800 000. Dlatego, że zależy mi, aby, zresztą tak jak na wszystkich zakupach, żeby jednak nie wydać niepotrzebnie więcej pieniędzy, aniżeli potrzeba. Ja jestem uznawana za skąpiradło, a nie za osobę rozrzutną, więc bardzo ważę pieniądze, szczególnie publiczne i od państwa. Zadał pan pytanie panu staroście, ale pozwolę sobie odpowiedzieć na nie, że będzie finansowanie unijne na kolejną transzę, na kolejne lata. I oczywiście ten robot będzie również wskazany do finansowania unijnego. Przypominam, że ja przedstawiłam państwu spłatę ratalną przez 5 lat. A więc tak, aby bardzo bezpiecznie tą ratę roczną móc spłacić przez państwo, lub też w najgorszym przypadku, gdyby się coś zadziało, że państwo mielibyście problem finansowy, przez szpital, to oczywiście biorę na siebie tą odpowiedzialność, że chcąc się angażować w taką technologię, w taką procedurę dla dobra pacjentów i nie tylko, no mam na uwadze również i te wydatkowane środki publiczne, które powinny być racjonalnie wydatkowane. Proszę trochę zaufać nam. Ja najwyżej go nie kupię, tak? My jesteśmy dopiero w procesie jakby przedprzetargowym. Cały czas rozmawiamy. Nie mogę o kulisach jeszcze tutaj wszystkich powiedzieć, dlatego że jedna z firm przedstawiła nam 2 dni temu jeszcze ciekawsze rozwiązanie. Ale dlatego ja dzisiaj występuję o tą zgodę, co tak do końca nie oznacza, że ona w takiej formule nam ostatecznie wyjdzie. Ale żeby móc rozpocząć procedowanie, ja muszę mieć od państwa zgodę i dlatego o nią występuję. A na bieżąco będę informowała przed zakupem, jaki ostateczny jest los tej inwestycji. Dziękuję pani dyrektor. Jeszcze jedno pytanie uzupełniające, panie Piotrze, bardzo proszę. Może nie tyle pytanie, co w uzasadnieniu czytamy, że szpital może uzyskać rabat na sprzęt lub spłaci tą różnicę z zysku, więc jednak jest gdzieś tam przewidziane, że zapłacimy więcej niż te 2 400 000 zł. Natomiast ja prywatnie uważam, że nasz szpital to jest szpital powiatowy, to nie jest centrum chirurgii kręgosłupa i bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy taki sprzęt mieli. Natomiast ja mam wątpliwości, czy my musimy być liderem na skalę ogólnopolską, bo jak się dowiadujemy, musi to być sprzęt, który będzie pierwszy w Polsce. I z jednej strony jest taka pokusa, żeby mieć taki sprzęt, z drugiej strony mamy olbrzymie kolejki na SOR-ze, na 2,5 miliona, cały czas przypominam, 2,5 miliona. Ile można byłoby tych kolejek, jak one mogły być krótsze za te pieniądze? Plus mamy od lat problem oddziału ginekologiczno-położniczego, a raczej brak problemu, ponieważ nie ma tego oddziału, a to jest 1/4 kwoty, którą potrzebujemy, żeby taki oddział otworzyć. Więc ja osobiście nie jestem przekonany. Mimo że jestem za każdym zakupem dla szpitala, w tym wypadku powiem szczerze, ja się wstrzymam, ponieważ nie przekonuje mnie ta argumentacja, że powinniśmy wydać między 2,5 miliona a 3,8 miliona po to, żeby mieć super nowoczesny sprzęt, kiedy mamy wiele potrzeb dużo bardziej przyziemnych. Natomiast bardzo chętnie bym usłyszał opinię pana doktora Sankiewicza jako specjalisty naszego tutaj od medycyny. To tak, jeżeli mogę, to kilka moich spostrzeżeń na temat zakupu tego urządzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli pan przewodniczący by pozwolił, ja bym chciał kilka zdań. Bardzo proszę, pan starosta. Proszę państwa, ta sprawa była omawiana w czerwcu. Pana przewodniczącego Wiadernego nie było wówczas ani na komisji finansowej, ani na sesji. I na pytanie, jak to miało być finansowane, powiem tak. Znajduje to odzwierciedlenie w prognozie wieloletniej. W czerwcu ustaliliśmy, że powiat sfinansuje zakup tego urządzenia za
2 360 000 w taki sposób, że w roku 2021 zapłacimy, jeśli się nie mylę, w miesiącu lutym 92 tysiące, a potem w okolicy końca kwartału przez kolejne 4 lata w równych ratach reszty. Ja rozumiem, że są dwie firmy, które produkują tego typu urządzenie. I rozumiem, żeby, no, żeby ogłosić przetarg, czy żeby trzeba zrobić rozpoznanie rynku. Jedno z rozpoznania rynku mówi, że można to urządzenie kupić za 2 360 000 i o takie dofinansowanie pani dyrektor wystąpiła. Myślę, że możemy mówić tylko i wyłącznie, że za to urządzenie możemy zapłacić tylko i wyłącznie mniej. Nie wchodzi w grę, że zapłacimy więcej. Jakby pani dyrektor była uprzejma powiedzieć, ile oddział, któremu to urządzenie, które miałby to urządzenie użytkować, ile ma w tej chwili zysku z pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli dobrze pamiętam, to jest około 2 000 000 rocznie. Mniej więcej. Sytuacje, o których pani mówiła w czerwcu, mówiły, że wprowadzenie tego urządzenia prowadzi, no oczywiście to są symulacje, na pewno być może więcej pacjentów. Pacjent nie będzie w szpitalu 5 dni, tylko na przykład 4, a te same pieniądze, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwiększy na przykład dofinansowania, bo robimy tego typu urządzenia. Ale czy pani dyrektor pamięta może, jaki jest roczny zysk tego oddziału? Pani dyrektor, czy mogę? Jestem, tak. Neurochirurgia generuje zysk od 1 000 000, a nawet był okres 3 000 000. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że my chcemy, kupując to, chcemy zainwestować w oddział. Tu się absolutnie z panem przewodniczącym Wiadernym zgodzę, że no, na skalę kraju być może pierwszy, ale oddział, który nam da pieniążki na przykład na ten SOR. Tylko ja się nie zgodzę z twierdzeniem takim, że 2,5 miliona złotych skróci kolejki na SOR-ze. Żeby skrócić kolejki na SOR-ze, proszę państwa, to trzeba by obok postawić drugi SOR. Wyłożyć nie 2,5 miliona, tylko być może 25 milionów, no może przesadziłem, ale 10 to na pewno, uruchomić drugi SOR i dzięki temu ściągnąć wszystkich pacjentów, nie tylko z sąsiednich powiatów, ale z powiatów jeszcze dalej, na tenże SOR. To ja miałem tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Krzysztof Sankiewicz za mgłą jakąś dziwną jest, ale bardzo proszę, panie Krzysztofie. No jestem w górach, dlatego jestem za mgłą. Na kongresie naukowym w Arłamowie. Proszę państwa, no, kolega Wiaderny mnie wywołał do tablicy, więc ja powiem tak. Z mojego punktu widzenia prędzej dostanę udaru niż urodzę. W związku z tym ja generalnie byłbym zainteresowany oddziałem neurochirurgicznym, zwłaszcza że ten oddział wykonuje taką no, bardzo nowatorską operację, czyli inwazyjnego usuwania skrzepin z centralnego układu nerwowego, co jest w ogóle no, jak gdyby no, nową erą w neurologii, neurochirurgii i no, ludziom starszym no, będzie ratowało życie niewątpliwie, a przede wszystkim jakość poprawiało, no bo jednak jak wiemy udary i konsekwencje tych udarów, co mieliśmy nawet przykład w naszym środowisku, no, są dosyć nieprzyjemne. Natomiast ja też zgadzam się, że nasz SOR jest, że tak powiem, w pewnych kłopotach i myślę, że tutaj warto by było podejść do tego raczej nie w sumach, które musi być wyłożyć, ale może pomyśleć o jakichś innych organizacyjnych, że tak powiem, rozwiązaniach. Byłem na kilku SOR-ach jako pacjent, bo też starałem się dostać do lekarza w Warszawie. No, akurat wszędzie są kolejki, natomiast no, pani dyrektor występowała nawet na Facebooku mówiąc o jak gdyby takich zwyczajach naszych lekarzy POZ. Może zrobić jakiś wielki POZ, no wtedy lekarze nie będą chcieli wysyłać na badania do SOR. To jest inna sprawa. Co do oddziału ginekologiczno-położniczego się już nie wypowiadam. No, cieszę się, że w ogóle będzie zakupiony aparat, który może zbadać ciążę przy okazji tych studków. To tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Więcej widzę panią Marzenę Olszewską, że chciałaby jeszcze zabrać głos. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie chyba retoryczne. Czy ta aparatura skróci mój czas oczekiwania do neurochirurga? Zapisałam się w 2019 roku w lutym i termin mam 2022. I czekam. No powinnam powiedzieć tak, że świadczy to też o tym, jak bardzo ludzie chcą się tu leczyć, na tym oddziale, a nie gdzie indziej, bo Polska ma trochę tych oddziałów neurochirurgicznych, gdzie można się zapisać szybciej. Natomiast czas określa przede wszystkim rodzaj schorzenia i ewentualne objawy, które występują. Przyspieszenie kolejki następuje wówczas, kiedy niestety pojawiają się te bardziej przykre objawy i wtedy dostęp jest wcześniejszy. Ma pani rację. W tym szpitalu są najdłuższe kolejki, bo cała Polska chce się w nim leczyć. Ja nie rozszerzę już tego oddziału, bo nie jest z gumy, ale to też jakby predysponuje go do tego, że jest warty zaufania i dofinansowania. Więc ja przepraszam za te kolejki, bardzo przepraszam, ale też mam dobrą wiadomość, że neurochirurgia za 2 miesiące, jak się skończy COVID, będzie zyskała więcej łóżek, ale też chcielibyśmy więcej sal operacyjnych, bo my moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, ale nie mamy dostępu do większej liczby sal operacyjnych. Planujemy zbudować ze środków unijnych taką salę. Mamy miejsce i wówczas również będziemy mogli więcej ludzi zoperować. I daj Boże, żeby to się nam udało. I proszę mi wierzyć, że idziemy w tym kierunku, żeby ta neurochirurgia, która jest finansowo dobrze jakby skalkulowana i która dobrze wykonuje swoją pracę, na którą ludzie czekają, no zrobiła więcej niż do tej pory. No więc grzecznie czekam. Dziękuję bardzo, dziękuję obu paniom. Proszę państwa, nie widzę więcej osób zgłaszających się z pytaniami, więc proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o wyciągnięcie ręki do przodu. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał z państwa? Widzę raz, dwa, dwie, trzy osoby. Trzy osoby. Kto jest? Cztery, przepraszam. Pani Małgorzata Zacny również się wstrzymuje, tak? To proszę nie machać mi ręką. Przepraszam, ja pokazałam tylko, że są cztery osoby, bo widziałam, że cztery osoby się wstrzymały. Dziękuję. Przepraszam. Bardzo. Przy czterech wstrzymujących, czy ktoś był przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Dziękuję. Przy czterech wstrzymujących uchwała przeszła. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu C, zakup aparatury medycznej. I ostatni raz proszę o głos panią Krystynę Pułkis. W dniu dzisiejszym oczywiście. Proszę państwa, Szpital Zachodni został wyróżniony jako jedyny szpital powiatowy w całym województwie mazowieckim przez pana marszałka i cały zarząd. Znalazł się na liście 11 szpitali z całego województwa, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych na realizację projektu związanego z pojawieniem się koronawirusa, na zakup niezbędnych urządzeń, aparatury, jak i modernizację pomieszczeń. Chciałam powiedzieć, że na 11 szpitali, które uczestniczą w tym projekcie, 9 szpitali to szpitale marszałkowskie. Jeden zakaźny i tylko my. Więc jesteśmy oczywiście szczęśliwi, bo to nie jest mała kwota, to jest bardzo duża kwota. I przedstawiliśmy nasze potrzeby, które za zgodą zarządu uzyskały akceptację. Były one konsultowane, te potrzeby nasze, przez specjalistów, konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach, a więc uzyskały akceptację. Ja do państwa zwracam się o zgodę na zakup aparatury powyżej 100 tysięcy złotych,
jest tego, są cztery takie pozycje, bo o modernizacji nie będę mówiła, o innych zakupach poniżej 100 tysięcy też nie. W każdym bądź razie dosyć dużo udaje nam się za te pieniążki kupić. A Państwa proszę o zgodę na zakup tomografu komputerowego wraz z montażem aparatu USG dla anestezjologii intensywnej terapii, mikroskopu operacyjnego do guzów głowy i dwustopniowego urządzenia do odwróconej osmozy dla pracy aparatów dializoterapii. Chcę powiedzieć, że ta aparatura do odwróconej osmozy jest absolutnie koniecznością dla w ogóle pracy stacji dializ, czyli aparatów, do których podłączeni są pacjenci. Mikroskop operacyjny o wartości 900 tysięcy złotych, tomograf 2 miliony 600, aparatur USG aparat 120 tysięcy i odwrócona osmoza 388 tysięcy. Bardzo proszę o wyrażenie zgody na zakup. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor w tym punkcie? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Zosiu, wstrzymałaś się? Czy coś z obrazem? Przepraszam. Byłam za. Kto był przeciw? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Wszyscy są w takim razie za. Dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy do punktu D. Dziękuję Państwu bardzo. Miłego wieczoru Pani Dyrektor. Dziękuję Państwu też. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do podpunktu D. Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego. I tutaj o głos proszę Pana Przewodniczącego Rady Społecznej, czyli Pana Starostę Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Rada Społeczna ZOZ-u 30 kwietnia zebrała się w takim trybie, jak się w tej chwili na przykład zbieramy, czyli zdalnie. Również w analogicznym trybie odbyło się posiedzenie w dniu dzisiejszym. To, że my możemy spotykać, odbywać sesję w tym trybie, wynika z przepisów ogólnopolskich, które w którymś momencie weszły w życie i dopuściły taki tryb funkcjonowania tu konkretnie naszej Rady. Prawnicy zarówno w starostwie, jak i w Szpitalu Zachodnim mieli pewne wątpliwości, czy w ten sposób może, w oparciu o te przepisy, mogą się odbywać posiedzenia Rady Społecznej. Doszli do wniosku, że raczej nie. I dlatego, proszę Państwa, jest propozycja, aby obowiązujący regulamin Rady Społecznej Szpitala, wprowadzony w 2017 roku, nieco zmienić. Czyli konkretnie zmienić paragraf 12, w którym znalazł się zapis umożliwiający takie postępowanie. I tak, w paragrafie 12 ustęp 1 otrzymałby w tej chwili brzmienie. Posiedzenia rady odbywają się w siedzibie Szpitala Zachodniego, a w szczególnych przypadkach za zgodą przewodniczącego rady poza siedzibą szpitala. I to był właściwie koniec dotychczas obejmującego zapisu tego ustępu dotychczas. Natomiast chcemy dopisać, aby nikt nie zakwestionował posiedzeń Rady Społecznej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. I to jest taka jedyna zmiana i prośba, aby Rada przychyliła się do tego wniosku i zmieniła w ten sposób regulamin Rady Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana Starosty? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem uchwały? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Opinię komisji proszę jeszcze wziąć pod uwagę. Opinia komisji. Pozytywna jest. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję za wyciągnięcie ręki za. Teraz proszę o wyciągnięcie ręki te osoby, które się wstrzymały.
Widzę panią Mariannę Banaszek, tylko że się wstrzymała. Czy ktoś był przeciw? Proszę o wyciągnięcie ręki. Panie Piotrze, czy pan uczestniczył w głosowaniu, bo nie zauważyłem? Tak, byłem za. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja jestem za. A, to przepraszam. Wszyscy są za w takim razie. Dziękuję tak. bardzo. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie szkoły. I tutaj proszę o wypowiedź pana wicestarostę Krzysztofa Filipiaka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 września 2009 roku na podstawie artykułu 168 ustęp 9 i 11 ustawy z dnia 14 lutego 2016 roku Prawo oświatowe doprowadzonej przez Powiat Grodziski Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych została wpisana bursa niepubliczny Dom Legii w Książenicach. To jest nowa placówka niepubliczna zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W związku z powyższym zasadne jest rozszerzenie treści obowiązującej dotychczas uchwały nr 15/3/18 Rady Powiatu Grodzickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku o zapisy dotyczące typu i rodzaju nowej placówki oświatowej. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wicestaroście. Czy są pytania do pana wicestarosty? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę o wyciągnięcie ręki. Nie widzę. Czy ktoś był przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu F. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego. O głos proszę panią skarbnik. Bardzo proszę pani skarbnik. Proszę państwa, chciałabym na wstępie powiedzieć, że wszystkie zmiany, które będę dzisiaj zgłaszała autopoprawkami, myślę, że państwo otrzymaliście drogą mailową. Są one nanoszone czcionką pochyłą dla ułatwienia, że są to zmiany. I tak chciałabym zgłosić po stronie, w załączniku numer 1 po stronie dochodów zwiększenie następujących dotacji. Jest to kwota 45 tysięcy. Zwiększenie dotacji dla domów pomocy społecznej. 82 574 zł. Zwiększenie również dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 12 066 zł. Zwiększenie dotacji dla ośrodka wsparcia. Następnie 22 275 zł dotacja na Kartę Polaka. Oprócz tych zmian dotyczących zwiększenia dotacji naniesiona jest poprawka dotycząca zmniejszenia dotacji na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 30 633 zł. I po tych zmianach, proszę państwa, dochody w stosunku do dochodów z dnia 25 czerwca ogółem zwiększają się o kwotę 1 564 180 zł 60 groszy i będą one wynosiły łącznie 120 285 240 zł 34 grosze, w tym dochody bieżące 112 693 183 zł 14 groszy. Po stronie wydatków, podobnie jak przy dochodach, poproszę o kilka zmian. One wynikają ze zwiększeń tych dotacji, które omówiłam przy dochodach. I są to tak kolejno zwiększenie wydatków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 45 tysięcy zł, finansowanie ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz programem kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem, czyli dotacja dla ośrodka wsparcia w wysokości 12 066 zł. Wydatki związane z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu
posiadania karty Polaka 22 275 zł, wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim, kwota 82 574 zł. I jeszcze przesunięcie środków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Z bieżących kwota 3455 w ramach rozdziału 80120 dotycząca zespołu szkół nr 1 w Milanówku. To jest przesunięcie na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły w zespole szkół nr 1. Po wprowadzeniu tych zmian łącznie wydatki ustalone są w kwocie 130 578 966 zł 74 grosze. W porównaniu do materiałów, które Państwo wcześniej otrzymaliście, wynik budżetu nie ulega zmianie. Będzie on się zamykał deficytem w wysokości 10 293 726 zł 40 groszy. Przychody będą wynosiły 11 093 726 zł 40 groszy. W tym z wolnych środków 5 956 700 zł 40 groszy oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 800 000, a także niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2 337 026 zł. Rozchody pozostają bez zmian, wynoszą 800 000. Zmiany w załączniku numer 2 w stosunku do materiału, które Państwo dostaliście wcześniej. Została naniesiona autopoprawka. Tu Państwa proszę o tę autopoprawkę. Zmiana w przedsięwzięciu modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Grodzisk Mazowiecki. Do tej pory był ustalony limit wydatków na kwotę 200 000 zł. Poproszę o zmianę na 233 000. Zmiana ta wynika z otwartego w dniu dzisiejszym postępowania przetargowego, który, jak się okazało, jest za mała kwota na podpisanie umowy. Trzy zmiany pozostałe w załączniku numer 2 to są zmiany, które były wcześniej opisane i omawiane na Komisji Budżetowej. Jedna dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z gminy Żabia Wola i o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120 000 zł. To jest nowe przedsięwzięcie. Drugie nowe przedsięwzięcie, rozbudowa drogi powiatowej 1507 w Grodzisk Mazowiecki z Zdebno Cegłów, Boża Wola, Bramki Ludne, miejscowości Boża Wola, o łącznych nakładach finansowych 2 220 419 zł 14 groszy oraz projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Poznajemy Świat od Kuchni, staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych. I tu będzie on realizowany w latach 2020-2021, a łączne nakłady będą wynosiły 255 209 zł 98 groszy. I to są najistotniejsze zmiany wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji w takim razie. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wszyscy, ale na wszelki wypadek zapytam, czy ktoś się wstrzymał? Proszę o wyciągnięcie ręki. Nie widzę. Czy ktoś był przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Wszyscy za. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu G. Zmiany uchwały budżetowej powiatu grodziskiego na 2020 rok. I ponownie proszę o głos panią skarbnik Ewę Szatkowską. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, podobnie tutaj w tej uchwale przesłaliśmy państwu autopoprawki, czyli uzasadnienie po naniesionych zmianach. Ja króciutko jeszcze spróbuję omówić. To są w zasadzie te same zmiany, które omawiałam przy wieloletniej prognozie finansowej. Po stronie dochodów zwiększenie, wprowadzone dotacje 82 574 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 45 000 dotacja dla Domów Pomocy Społecznej, 12 066 zł zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia, 22 275 zł zwiększenie dotacji na kartę Polaka w pozostałej działalności.
Po tych zmianach dochody łącznie ulegają zwiększeniu o kwotę 610 132,60 zł. Wymienię jeszcze najważniejsze zmiany po stronie dochodów. Są to 57 189,60 zł. Środki PFRON-u na dofinansowanie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, to jest dokładnie na zadanie wykonania zewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Dalekiej 11, czyli realizowane przez starostwo powiatowe. Druga dotacja dla zespołu szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim z Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus na realizację projektu Poznajemy Świat od Kuchni, staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich na kwotę 204 168 zł. 81 tysięcy środki PFRON-u na dofinansowanie projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w rehabilitacji zawodowej i społecznej. I to są środki 81 tysięcy przeznaczone na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatu terapii zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Oraz 40 tysięcy złotych dotacja z sejmiku województwa mazowieckiego dla muzeum. Dochody zmniejszenie na kwotę 30 633 zł, to jest zmniejszenie dotacji na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. To jest kwota związana z tym, że dziecko, które przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kraśniczej w Wólce Kosowskiej, przepraszam, zostało odebrane przez rodziców i dlatego jest to zmniejszenie dotacji. Wydatki, zwiększenie na łączną kwotę 5 554 262 zł. Tu bym chciała również zgłosić autopoprawki, czyli tak 82 tysiące, to są dotacje związane, zmiany wydatków związane z otrzymanymi dotacjami, czyli 82 574 zł. Zwiększenie wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Następna kwota dotyczy 45 tysięcy zwiększenia wydatków dla domów pomocy społecznej z podziałem następującym kwoty. To jest dla DPS-u i Zdebno kwota 8 tysięcy i dla domu rehabilitacyjno-opiekuńczego w Milanówku kwota 37 tysięcy złotych. 12 066 zł zwiększenie wydatków na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz programem kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem zgodnie z otrzymaną decyzją. 22 275 zł pozostała działalność, zwiększenie wydatków w związku z wnioskiem o zezwolenie za pobyt stały z tytułu posiadania karty Polaka. I jeszcze przesunięcie środków, czyli zwiększenie wydatków majątkowych w zespole szkół nr 1 w Milanówku. Kwota 3455 zł, zwiększenie wydatków na realizację zadania budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły. I są to środki przesuwane z paragrafu bieżącego i ta sama kwota znajduje się, proszę Państwa, po stronie wydatków zmniejszenie. Jeszcze jedna kwota została dopisana, którą ja omawiałam na komisji budżetowej. Ona była w budżecie tej pory uwzględniona po wydatkach bieżących w rehabilitacji zawodowej i ona została zapisana po stronie wydatku zwiększenia i zmniejszenia, kwota 44 800 zł. Ona dotyczy wkładu własnego na zakup samochodu osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, czyli uczestników warsztatu terapii zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Oprócz tych zmian po stronie wydatków zwiększenie wymienię tylko może największe kwoty, które zostały Państwu już przedłożone. Są to 100 tysięcy złotych dla zespołu szkół nr 1 w Milanówku na zwiększenie wydatków na prace remontowe. 190 tysięcy złotych dla zespołu szkół technicznych i licealnych, zwiększenie wydatków na ocieplenie dachu na dużym budynku szkoły. 90 tysięcy złotych dla zespołu szkół nr 2 w Milanówku, również zwiększenie wydatków na prace remontowe. 100 tysięcy złotych dla zespołu szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim na zakup, na wymianę tablic rozdzielczych topikowych.
a także naprawę schodów wejściowych do budynku szkoły. 132 500 zł to jest wprowadzony projekt realizowany przez zespół szkół numer 1. Poznajemy świat od kuchni. 100 000 zł zwiększenie wydatków dla zespołu szkół imienia Hipolita Szczerkowskiego na doposażenie 20 sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy, a także na przeprowadzenie prac remontowych. To są zmiany dotyczące szkół, natomiast oprócz tego chciałabym omówić jeszcze zmiany dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg. Zostały wprowadzone nowe zadania. Są to na kwotę 300 000 zł zadanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej 1520W. 1 200 000 zł wydatki również na nowe zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1521W w miejscowości Ciepłe w kierunku Skół. 100 000 zł wykonanie również wydatki na nowe zadanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w miejscowości Książenice Marynin. 680 000 zł wydatki na nowe zadanie remont drogi powiatowej 1516W Baranów Stare Budy w miejscowości Holendry Baranowskie i Budy Zosiny. 500 000 zł wydatki na realizację nowego zadania rozbudowa drogi powiatowej 1507W w Grodzisk Mazowiecki i Zdebno Cekłów Boża Wola Bramki Ludne. 240 000 na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg, czyli to jest zakup kosiarek do dwóch traktorów oraz samochodu dostawczego dla PZD. I jeszcze 320 000 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie. 7 000 zł zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 1505. Na odcinku ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbudowie istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej. Oprócz tego jeszcze zmiany dotyczące muzeum, czyli wprowadzono kwotę 96 700 zł na zadanie ususzenie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwilgotowej północnych piwnic budynku muzeum. Tutaj jest 56 700 środki własne. 42 000 wydatki na wykonanie prac remontowych balkonu od strony frontowej budynku muzeum imienia Andrzeja Iwaszkiewicza. Wydatki zmniejszenie na łączną kwotę 128 138 zł. Są to wydatki, które dotyczą przesunięcia środków i te same kwoty znajdują się po wydatkach zwiększeń. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4 846 624 zł. I tak jak Państwo już otrzymaliście w materiałach i omawiałam w wieloletniej prognozie finansowej, to istotne zmiany dotyczą paragrafu drugiego uchwały budżetowej. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 293 726 zł 40 groszy. Są tu wymienione źródła pokrycia tego deficytu oraz w paragrafie drugim ustęp drugi opisane są ustala się przychody budżetu w kwocie 11 093 726 zł 40 groszy i tu też są opisane szczegółowo w uchwale źródła te przychody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są pytania do Pani Skarbnik w tym punkcie? Nie widzę. Proszę o opinię komisji w takim razie. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Widzę, że wszyscy są za, ale zapytam jeszcze, czy ktoś się może wstrzymał? Proszę o wyciągnięcie ręki do góry w stronę komputera. Widzę, że się nikt nie wstrzymał. A kto byłby przeciw? Też nie widzę, żeby ktoś był przeciw, więc uchwała jednogłośnie przechodzi. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. I tu bardzo proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Harta, wiceprzewodniczącego
Komisji Skarg. Bardzo proszę, panie Wojtku. Dziękuję bardzo. W imieniu pani przewodniczącej, nieobecnej na dzisiejszej sesji, w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatrywała petycję w interesie publicznym pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, komisja rekomenduje Radzie Powiatu nieuwzględnienie petycji, ponieważ zakres tematyki poruszanych w tej petycji przez wnioskodawcę jest w zakresie uprawnień Rady Gminy i gminy ogólnie, bo są dwie rzeczy, które tutaj były wnioskowane. I jednocześnie zobowiązujemy pana przewodniczącego do poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. Także prosimy o pozytywny odzew na opinię komisji, która w taki sposób rekomenduje Radzie rozpatrzenie tej petycji. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący, i bardzo proszę państwa o głosowanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji pana przewodniczącego Harta? Bardzo proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Widziałem wszystkie rączki, więc już nie pytam, kto jest przeciw albo kto się wstrzymał, bo widziałem wszystkie ręce w górze. Panie Bronisławie, już można opuścić rękę. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu I, rozpatrzenie skargi, i ponownie proszę o głos pana Wojciecha Harta. Wychodzimy. Komisja wnosi, aby Rada Powiatu Grodziskiego, uznając się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi, postanawia poinformować skarżącą, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, i również prosimy o poinformowanie skarżącej o sposobie załatwienia, czy sposobie jakby kontynuowania tej skargi na szczeblu wyższym. Oczywiście. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Proszę państwa, czy ktoś w tym temacie chciałby zapytać pana Wojciecha? Ma jakieś pytania? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za propozycją komisji, proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Wszystkie dłonie były widoczne. Najmniej pana Andrzeja Olizarowicza. Bo jakoś... Nie były wszystkie widoczne. Tak, dobrze. Pan Olizarowicz. Ktoś jeszcze? Kto się wstrzymał? Dziękuję, pani Mario. Kto był przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przy jednym wstrzymującym się głosie uchwałę uchwaliliśmy. Proszę państwa, przechodzimy do... Ja się nie wstrzymałem, gdyby to było o mnie chodziło, bo ja... Czy ty mnie policzyłeś, Sławku, jako wstrzymującego, bo ja się nie wstrzymywałem? Nie, nie. Ciebie policzyłem jako za. To dziękuję. Proszę bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu piątego. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze. Proszę przewodniczącą. Proszę przewodniczącą komisji o głos. Wiceprzewodniczącą w imieniu przewodniczącej. Komisja rewizyjna odbyła 5 posiedzeń. Średnia frekwencja wyniosła 95%. Plan kontroli na pierwsze półrocze 2020 roku został przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2019 roku i obejmował jako
pierwszy punkt, ocenę działalności Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Punkt drugi, ocena działalności publicznego ogniska plastycznego imienia Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim. Trzecie, rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz informację o stanie mienia. Opinia RIO w oparciu o procedurę absolutoryjną. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego. I cztery, sprawy bieżące zlecone przez Radę Powiatu. Na posiedzeniu kontrolnym w stawisku do najpilniejszych spraw komisja podczas kontroli zaliczyła remont balkonu od frontu budynku, zakup nowego nagłośnienia, ponieważ nie we wszystkich pomieszczeniach w czasie koncertów jest odpowiednie nagłośnienie. Wyłożenie ścian przy wejściu do muzeum boazerią, żeby tak reprezentacyjnie lepiej to wyglądało. I zakup traktora do koszenia trawy w parku. Natomiast po kontroli w ognisku plastycznym, które prowadzi swoją działalność w sposób zapewniający realizację zadań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie sztuk plastycznych, historii sztuki i wystawiennictwa, komisja rekomenduje rozważenie możliwości przydziału dodatkowego pomieszczenia na magazyn przy ulicy Żyrardowskiej 48, ale dopiero w momencie przeprowadzki innych wydziałów starostwa do budynku przy ulicy Dalekiej 11A. Jednocześnie komisja proponuje zwiększenie przy współpracy ze starostwem udziału środków zewnętrznych w finansowaniu działalności ogniska. To są kontrole, no i oczywiście sprawozdanie, rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego. To wszystko zostało złożone na piśmie, przełożone w protokołach Radzie Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Czy są pytania do pani przewodniczącej? Nie widzę żadnej dłoni wyciągniętej, więc bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nie widzę. Kto był? Panie Bronisławie, pan się dobrze już. Wszystko rozumiem. Czy ktoś był przeciw przyjęciu sprawozdania? Nie, wszyscy są za, więc jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji planu kontroli. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu 6. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Wszystkie sprawozdania były omawiane na komisjach, więc proponuję, jeżeli nie ma sprzeciwu, żebyśmy głosowali jednym głosowaniem. I tu proszę o podpowiedź panią sekretarz Joannę Damaziak, czy możemy tak zrobić, jednym głosowaniem przyjąć wszystkie sprawozdania? Pani sekretarz. Przyciskam bez skutku. Już jest. Proszę państwa, ponieważ wszystkie te sprawozdania znajdują się w jednym punkcie porządku obrad, dlatego zasadne byłoby jedno głosowanie, nie kilka. Dziękuję pięknie za podpowiedź. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań ze wszystkich komisji, oprócz oczywiście komisji rewizyjnej, którą wcześniej przegłosowaliśmy? Bardzo proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Nie widzę ręki pana Michała Śliwińskiego. Nie wiem, czy
Jest przeciw? Michale? Nie, nie jestem przeciw. Zacina mi się coś. Ten jestem za oczywiście. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę o opuszczenie rąk. Na wszelki wypadek zapytam, czy ktoś się wstrzymał. Proszę o wyciągnięcie ręki. Nie widzę. Kto był przeciw? Też nie widzę. Także jednogłośnie wszyscy za przyjęciem sprawozdań z planów pracy komisji. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7 dzisiejszej sesji. Informacje Zarządu Powiatu Grodziskiego, podpunkt A. O pracy zarządu w okresie między sesjami, podpunkt B. O wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu pana starostę Marka Wierzbickiego. Panie starosto, nie słychać pana. No właśnie, nie mogę. O, teraz już słychać. Teraz słychać, tak? Tak jest, słyszymy. Chociaż jedna ikonka mi pokazuje, że mnie nie słychać, ale druga, że słychać. Dobrze. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, informacja będzie obejmowała okres 2 miesięcy, czyli lipiec, sierpień. Jako że sesję mieliśmy poprzednio 25 czerwca i chciałem Państwa poinformować o następujących sprawach, którymi zajmował się Zarząd Powiatu na przestrzeni tych 2 miesięcy. Oczywiście nie będę się koncentrował na tych sprawach, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim złożył rezygnację z pełnionej funkcji. I w związku z tym zarząd był zobligowany do podjęcia szeregu uchwał, czyli najpierw przyjęto do wiadomości rezygnację, potem uchwała zarządu w sprawie odwołania, uchwała zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu, uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej, uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu i uchwała w sprawie powierzenia. Także pan Cezary Skalski zrezygnował. Musieliśmy szybko zadziałać, żeby od 1 września na czele placówki stał nowy dyrektor. Jest nowa pani, tylko proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam nazwiska, może pan starosta Filipiak, jeśli pamięta, to może odpowiedział. Anna Krzykowska. Anna Krzykowska. Proszę Państwa, kolejne sprawy to powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na kolejny stopień, tak powiem, w hierarchii zawodu nauczycielskiego. Tych uchwał było podjętych na przestrzeni tego okresu 7. Kolejny temat to ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Proszę Państwa, no tu niestety wpłynęła jedna oferta, musieliśmy ją ze względów formalnych unieważnić, będziemy ten konkurs powtarzać. Zarząd Powiatu wyraził w 2 sprawach zgodę na zajęcia nauczania indywidualnego dla 2 osób i tutaj chodzi o klasę 3 liceum ogólnokształcącego, jak również klasę 2 liceum ogólnokształcącego. Kolejna sprawa to przyjęcie do wiadomości sprawozdania z działalności merytorycznej Muzeum w Stawisku. Przyjęcie do wiadomości wykonania planu metodyczno-instrukcyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowieckie za 1 półrocze. Oczywiście tu Gminy Grodzisk, ale to dlatego, że mamy porozumienie i w ramach tego podmiotu funkcjonuje Biblioteka Powiatowa. Proszę Państwa, kolejna sprawa to Zarząd Powiatu Grodziskiego uznał za celowe realizację zadania publicznego polegającego na organizacji 14-dniowych zajęć wyjazdowo-rekreacyjno-sportowych dla 5 osób z autyzmem z terenu powiatu grodziskiego, którym to osobom towarzyszyło 4 opiekunów asystentów. Jest to odpowiedź na ofertę
Fundacji Kraina Oza z Pruszkowa, ale biorąc pod uwagę fakt, że ta fundacja zajmuje się również naszymi mieszkańcami, dziećmi z naszego powiatu, uważaliśmy za celowe czy nawet konieczne zaangażowanie się w tę sprawę. Kolejna sprawa to uchwała w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020. Jest to program realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. I kolejna sprawa dotycząca również Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku, a mianowicie wyznaczenie tego podmiotu na realizatora programu pod tytułem Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Z tą uchwałą wiąże się również wydanie upoważnienia dyrektorowi do prowadzenia tego zadania. Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami Zarząd Powiatu Grodzickiego wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na potrzeby realizacji inwestycji. Chodzi o remont chodnika w ulicy Zachodniej w Grodzisku Mazowieckim po to, żeby zrealizować swoją inwestycję w swojej drodze. Konieczne jest wejście w drogę powiatową i taka zgoda oczywiście została wydana. Proszę Państwa, prowadzimy negocjacje z kilkoma właścicielami odnośnie odszkodowań za grunty pod drogi powiatowe. I tutaj tak, negocjacje polegają, no, na pewno Państwo wiecie, że jest propozycja właściciela, z drugiej strony zarząd, no niejednokrotnie są to dość z dużych pułapów, zaczynają mieszkańcy. W większości przypadków udaje nam się wynegocjować, ale nie zawsze i niektóre sprawy kończą się, tak powiem, w trybie administracyjnym, że jest wycena biegłego, potem decyzja i tryb odwoławczy. Natomiast staramy się to załatwiać na zasadzie porozumienia. Jeżeli cena no, jest w takich granicach, że możemy się z nią zgodzić. I tutaj wycinki ososkie, kolejna sprawa, wycinki ososkie, Odrana Wola. Proszę Państwa, Ojżanów, gmina Żabia Wola i kolejna Ojżanów, gmina Żabia Wola. Zarząd Powiatu Grodzickiego przyjął uchwałę, w której wyraził zgodę na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku na rzecz dotychczasowego najemcy. Chodzi o prowadzenie działalności w formie sklepiku szkolnego. Proszę Państwa, z zakresu spraw finansowych Zarząd przyjął informację przewidzianą w artykule 37 ustawy o finansach publicznych za dwa kwartały 2020 roku. Taka informacja jest przyjmowana co kwartał. Trzykrotnie, proszę Państwa, podejmowaliśmy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący w zakresie oczywiście, jakim prawo tego dopuszcza i wypełniając obowiązek na najbliższej sesji, czyli dzisiaj jesteśmy Państwu zobowiązani udzielić szczegółowszej informacji. Tutaj poproszę Panią Skarbnik. To bardzo proszę. Szanowni Państwo, pierwsza uchwała była podejmowana 15 lipca. Do budżetu zostały po stronie dochodów wprowadzone następujące dotacje. Na obronę cywilną kwota 800 zł, dla Domu Pomocy Społecznej 35 tysięcy zł. Dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 30 385 zł od Wojewody Mazowieckiego. Natomiast również dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja przekazana przez Warszawę Zachód 14 600 zł. Oraz powiatu pruszkowskiego 25 600 zł. Środki przeznaczone dla Urzędu Pracy 17 500 zł, to są środki, które jak wcześniej były wprowadzane również na koszty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy i kwota 81 tysięcy zł, dotacja na zadania z zakresu Karty Polaka. Wydatki zwiększenie wprowadzono na kwotę 468 tysięcy. Dotyczyły one zwiększenia środków na publiczny transport zbiorowy
oraz i pochodziły one z przesunięcia środków z rozdziału 7.5.020. W uzasadnieniu czy podstawie prawnej zapisaliśmy ustawę o zwalczaniu COVID-19, do tego jednak Regionalna Izba Obrachunkowa do tych ruchów miała zastrzeżenia i z tego jakby przesunięcia środków wycofał się zarząd uchwałą w dniu 3 sierpnia, ale to mówię bardziej do przyszłej tej uchwale 3 sierpnia. Następnie była wprowadzona kwota 1000 zł po stronie zwiększenia wydatków na obronę cywilną. To jest dotacja 800 zł oraz 200 zł środki własne, też pochodzące z przesunięcia środków w starostwie powiatowym. Przesuwaliśmy środki dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwiki w wysokości 63 tysięcy zł. Czyli ta sama kwota była po stronie wydatków zmniejszenie ze społecznego liceum numer 5 w Milanówku. Te 35 tysięcy złotych zostało rozdzielone dla domów pomocy społecznej po stronie wydatków w ten sposób, że dla DPS i Zdebno 6100 oraz dla domu rehabilitacyjno-opiekuńczego w Milanówku kwota 28 900. Wprowadzone były te kwoty po wydatkach, które omawiałam przy zwiększeniu dochodów, czyli dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 385 zł, 14 600 i 25 600, a także 17,5 tysiąca na koszty nagród specjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy i 81 tysięcy złotych zwiększenie wydatków na Kartę Polaka. I to były zmiany, które wprowadzone zostały uchwałą zarządu 15 lipca. Druga uchwała była podejmowana w dniu 3 sierpnia i tutaj były następujące zmiany. Dochody zwiększenie, wprowadzono dotację w wysokości 500 tysięcy złotych z gminy Grodzisk Mazowiecki na lokalny transport zbiorowy. To jest na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzono również dwie dotacje na kwotę 190 750 zł na wspieranie rodziny i kwotę 8 460 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zwiększenie, tu były wprowadzone po stronie wydatku zwiększenia 500 tysięcy, ta dotacja z Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim i wycofane środki, te, które omawiałam w dniu, który zarząd podjął w uchwale z 15 lipca, czyli cofnięte były środki przeznaczone na transport zbiorowy, z powrotem wróciły do starostwa powiatowego 468 tysięcy złotych. 200 zł również cofnięcie zmiany, która dokonana była 15 lipca do starostwa powiatowego, przesunięcie środków z rozdziału 7.5.414. Wprowadzono również 190 750 zł wspieranie rodziny, czyli ta dotacja, którą otrzymaliśmy po stronie dochodów na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. I kwota 8460, czyli dotacja po stronie wydatków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatki zmniejszenie, czyli te dwie kwoty, które omawiałam przy wydatkach zwiększenie 468 tysięcy. Przy lokalny transport zbiorowy, zmniejszenie wydatków na realizację przez powiat publicznego transportu zbiorowego oraz 200 zł zmniejszenie wydatków na zadanie szkolenia pracowników starostwa powiatu grodziskiego. Następna uchwała, która była podejmowana 19 sierpnia, były to po stronie dochodów i wydatków wprowadzone zostały dotacje, które otrzymaliśmy dla nadzoru budowlanego 5483 zł, dla Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 4162 zł. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 18 868 zł. Dla Domów Pomocy Społecznej 40 400 zł. Oraz dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 12 773 zł. Zmniejszono również dotacje w rodzinach zastępczych na 1100 zł. Natomiast wydatki zwiększenia, tak jak powiedziałam, omawiając dochody, wynikały z otrzymanych dotacji, czyli wprowadzone te dotacje po stronie wydatków zwiększenia, a tak samo ta dotacja 1100 zł po wydatkach zmniejszenia. Oprócz tego były dokonywane przesunięcia środków między rozdziałami w ramach kompetencji zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. I czy również podziękować już panu staroście, czy jeszcze? Proszę państwa, jeszcze kilka informacji, jeśli państwo pozwolicie. Z zakresu finansów jeszcze była jedna dość istotna uchwała, o niej będziemy mówić pewnie we wrześniu na komisji, na sesji, a mianowicie przyjęcie informacji za pierwsze półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego muzeum oraz szpitala zachodniego. Z zakresu zamówień publicznych i inwestycji, proszę państwa, ogłosiliśmy, rozstrzygnęliśmy przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie głównie inwestycji, jak również na spłatę zobowiązań wcześniejszych 2800. Szacowaliśmy, że ten kredyt będzie nas kosztował rzędu 400 tysięcy, natomiast będzie nas kosztował niecałe chyba 170 tysięcy złotych. Podjęliśmy uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w trybie przypadku nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub zarządzie powiatu grodzickiego na okres 2 lat, począwszy od stycznia. Proszę państwa, było podjętych 5 uchwał dotyczących trwających prac remontowych w budynku przy ulicy Dalekiej 11. A do którego mamy się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku przenieść. W trakcie realizacji, proszę państwa, są następujące umowy, czyli na wykonanie całkowitej wymiany wszelkich instalacji elektrycznych, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, klimatyzacja, prace ogólnobudowlane oraz oddymianie. Jest z tym, no, z koordynacją szczególnie troszeczkę problemów, a może nawet powiedziałbym, że dużo, tym bardziej, że no tutaj z naszej winy, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, opóźniamy się z przekazywaniem do dyspozycji pola do działania poszczególnym firmom. Powstają opóźnienia, ale nie są one jakieś istotne. W każdym bądź razie, no, zmiana terminu wykonania umowy wymaga podjęcia uchwały zarządu, czy też zmiana zakresu, rozszerzenie zakresu bądź zmiana zakresu, jakie było objęte przetargiem. Natomiast powiem państwu dla przykładu, jak przetarg odbywał się na klimatyzację, to wyszacowaliśmy, że te urządzenia, które mamy zamontować na drugim i trzecim piętrze w budynku, miały kosztować około 220 tysięcy, proszę państwa, natomiast oferty, które wpłynęły, były z przedziału 444 tysiące, 138 tysięcy. Konkretnie w tym przypadku do realizacji została wybrana firma za kwotę 169 tysięcy. Ta firma najtańsza ze względów formalnych była odrzucona, a oprócz tego jak państwo na pewno pamiętacie, cena nie może być w tej chwili jedynym kryterium do oceny oferty. No, mamy duże zastrzeżenia, proszę państwa, jeżeli chodzi o, jak się okazuje teraz w tak zwanym praniu, czyli przy już wykonywaniu, duże zastrzeżenia do projektu, który nam wykonano właśnie na wymianę instalacji elektrycznej. I z dzisiejszej, na przykład, proszę państwa, narady z inspektorem nadzoru, z wykonawcą, na przykład taka informacja, że w
kosztorysie, który nam sporządził projektant wymiany tych wszystkich instalacji, założone było, to jako przykład podaję Państwu, założone było, że będzie tylko ułożonych kabli internetowych, przewodów internetowych w całym budynku, proszę Państwa, ponad 15 kilometrów. I to się okazało wybitnie nieoszacowane. Projektant się pomylił o, proszę Państwa, pomylił się o 200%, czyli trzykrotnie się pomylił, o 200%. I to, proszę Państwa, rzutuje na koszty. W kosztorysie miało to kosztować, oczywiście do ilości, oferent przedstawił swoją cenę i miała to być kwota 76 570 zł. Natomiast faktycznie oprze się to o kwotę 224 tysięcy. Są oczywiście w tych kosztorysach pozycje takie, które albo wypadły, albo znowu projektant się, tak powiem, no, pomylił w drugą stronę, ale kilka takich drastycznych przypadków, jak ten, no właśnie powiedział, spędza sen z oczu, nie, no, głównie nam, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Natomiast no trudno, weryfikując dokumentację, którą otrzymaliśmy, trudno taką sprawdzić, taką informację, czy takie dane zweryfikować i powiedzieć projektantowi, że pan się pomylił, tu jest nie tak. Natomiast są drobniejsze błędy, które no przyznam się, że mogliśmy na przykład wyłapać, bo w dokumentacji jest, proszę Państwa, łącznie na przykład 34 kamery, w tym 7 zewnętrznych. I to jest w projekcie technicznym. Natomiast w kosztorysie projektant znowu zapomniał o tych wewnętrznych i wpisał tylko 7 i oferta dotyczy na 7, ale nie, na 7 dotyczy 7 kamer. Natomiast tutaj no nie jest to jakiś tam koszt rzędu tych 140 tysięcy, tylko rzędu 15 czy 20 tysięcy. W każdym bądź razie niewykluczone, proszę Państwa, że w miesiącu te dokumenty, które były dzisiaj złożone przez wykonawcę i takie protokoły czy kosztorysy różnicowe z tym, co było w przetargu, a w tym, jak jest faktycznie, będą w tej chwili analizowane i niewykluczone, że w miesiącu wrześniu albo może wcześniej, jeżeli by się okazało, że pan wojewoda mazowiecki daje nam dotację do drogi w Bożej Woli, to być może byśmy byli zmuszeni zwołać sesję wcześniej po to, żeby zrobić szybciutko przetarg i z tego przetargu być może pieniądze zaoszczędzone znowu niejako zwrócić wojewodzie, a ten z kolei mógłby zasilić nimi inne samorządy. I być może się tak zdarzy, że będzie zarząd zmuszony wystąpić do Państwa na daleką o jakieś środki finansowe. Jeszcze oczywiście tu nie ma takiej pewności, bo na dzisiejszej sesji przeznaczamy 700 tysięcy na meble i na remonty dwóch klatek schodowych. Mam nadzieję, że przetargi zweryfikują nasze tak powiem, wyliczenia no w dół, ale tutaj oczywiście trudno tak zakładać. Proszę Państwa, z zakresu spraw różnych Zarząd Powiatu zaopiniował propozycję pozbawienia kilku dróg określonej kategorii. To jest taki prawo czy obowiązek wypowiedzenia się na wniosek sąsiednich powiatów i tutaj konkretnie jedna ze spraw dotyczyła miejscowości Izabelin, czyli sąsiedniego powiatu warszawskiego zachodniego. Kolejna sprawa to propozycja zaliczenia dróg będących własnością gminy Żabia Wola do kategorii dróg publicznych. Też jest taki obowiązek wyrażenia w tej sprawie stanowiska zarządu. Kolejna sprawa, proszę Państwa, z zakresu spraw różnych to rozwiązanie umowy z dyrektorem powiatowego zarządu dróg. Pani dyrektor Podleśna podjęła decyzję o przejściu na emeryturę i to się zadziało z dniem 24 sierpnia, czyli w tym tygodniu zarząd powiatu podjął decyzję, aby dyrektorem awansować pracownika powiatowego zarządu dróg, osobę, która zastępowała panią dyrektor, a mianowicie panią Martę Strawę. Proszę Państwa, powiat grodziski przeznaczył kwotę 7 tysięcy złotych na remont i dostosowanie, zarząd powiatu, na remont i dostosowanie do potrzeb sytuacji kryzysowych pomieszczeń Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.
na początku pandemii, proszę Państwa, w momencie, kiedy było zawirowanie wokół jednego ze strażaków czy jego rodziny, była konieczność przeniesienia naszych strażaków zawodowych z siedziby przy Żydowskiej do zapasowego stanowiska. Tym zapasowym stanowiskiem wyznaczonym przez komendanta stołecznego, przez komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej jest właśnie OSP w Jaktorowie. Po tym fakcie prezes OSP zwrócił się, czy powiat ewentualnie, no jako że w pewnych sytuacjach jego obiekt pełni funkcję obiektu powiatowego, czy byśmy się nie dołożyli do remontu, więc taka ze strony zarządu jest przychylność. Proszę Państwa, to byłyby chyba wszystkie najważniejsze sprawy, o których chciałbym powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie uchwał, to przypomnę, że w czerwcu na sesji podejmowaliśmy 16 uchwał. Wszystkie one oczywiście musiały trafić do nadzoru prawnego wojewody mazowieckiego. Po upływie 2 miesięcy nie mamy tu żadnych sygnałów o jakiejkolwiek niezgodności czy uwagach pana wojewody, a uchwały dotyczące spraw finansowych zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Także to miałbym tyle. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego. Proszę państwa, ja mam jedną informację, a w zasadzie życzenie, żeby podczas tej drugiej fali pandemii, chyba która się do nas zbliża, przypomnę, że dzisiaj powiat łowicki, który jest niedaleko nas, już jest na czerwono. Życzę państwu zdrowia. Zdrowia, zdrowia i żebyśmy się w pełnym składzie spotkali na następnej sesji. Proszę państwa, i to są wszystkie informacje ode mnie. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania. Kto w tym punkcie z państwa chciałby zabrać głos? Pan Piotr Wiaderny zgłasza się. Bardzo proszę. Dziękuję. Informacyjnie, ponieważ dzisiaj drogą elektroniczną wysłałem do Biura Rady interpelację w tej sprawie. Proszę zarząd, za pośrednictwem pana przewodniczącego, proszę zarząd o podjęcie rozmów z powiatem pruszkowskim i z gminą Nadarzem na temat potencjalnego połączenia autobusowego południowej części gminy Grodzisk, gminy Żabiawola z gminą Nadarzem czy z samym Nadarzynem. Wielu uczniów z terenu południa naszego powiatu dojeżdża do szkół w Nadarzynie, czy to do szkół podstawowych, czy to do liceum, ale też wielu pracowników pracuje w gminie Nadarzyn, wiele osób tam do pracy dojeżdża i miałem takie sygnały od mieszkańców, żeby być może, skoro już utworzyliśmy powiatową siatkę, być może w ramach dofinansowań od wojewody, tych rządowych dofinansowań, spróbować zawalczyć o wyniesienie tych naszych nowych połączeń także poza powiat Grodziski. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, chciałem nawiązać do swojej interpelacji z marca 2019 roku, w której prosiłem, i też już o tym na komisji promocji mówiłem, w której prosiłem o to, aby nasze obrady były transmitowane na kanale YouTube po to, żeby były bardziej dostępne. To się w czasie pandemii jeszcze bardziej wydaje oczywiste, że powinniśmy być bliżej mieszkańców, skoro nie możemy nawet spotkać się twarzą w twarz. W kwietniu 2019 roku dostałem informację, iż do połowy zeszłego roku zostanie taki kanał utworzony. Minął ponad rok od odpowiedzi i dalej w tym zakresie nic się nie wydarzyło, więc prosiłbym o podjęcie działań w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, pan starosta. Tak na gorąco, jeżeli chodzi o Nadarzyn, komunikację, to ten temat, tak powiem, przewinął się dość mocno. W związku z budową już właśnie zafunkcjonowaniem w Urszulinie tego obiektu Legii Warszawa były rozmowy prowadzone i to w tej chwili powiem, to są informacje uzyskane od wiceburmistrza Grodziska. Były rozmowy prowadzone z wójtem Nadarzyna poprzez właśnie wiceburmistrza i prezesa obiektu w Urszulinie właśnie pod tym kątem. I
tak jak tutaj przekazano mi informację, to absolutnie nie było zainteresowania ze strony Nadarzyna. I tutaj w związku z tym ja mówiłem wcześniej, odzyskując się do przekazując im odpowiedzi na zapytania dotyczące komunikacji autobusowej powiatowej, no tu takie powstają problemy i my w części już żeśmy pytania zadali do odpowiednich instytucji, a mianowicie, czy gdyby nie udało się utworzyć związku powiatowo-gminnego, to czy tylko bez, tak powiem, współpracy i przyzwolenia, czy na przykład powiat grodziski mógłby, tak powiem, swoim autobusem jechać na Darzyna, czy na to byłaby dotacja, to myślę, że to jest do rozstrzygnięcia, bo gdyby nie było współpracy z strony Nadarzyna, no to mogłoby się tak zdarzyć, że nie ma w ogóle mowy, ale może wtedy nasza, przepraszam bardzo, może wtedy samo nasze działanie, chyba albo gdyby miał ten Związek Powiatowy Gminny powstać, czy na przykład samo wejście Nadarzyna, czy musi by w powiat pruszkowski wchodzić. Powiat pruszkowski właściwie jest objęty, jeżeli chodzi o komunikację, praktycznie komunikacją warszawską i on tutaj może mieć małe, tak powiem, argumenty do tego, żeby się jeszcze w to angażować, ale myślę, że tak jak jest sprawa ta Nadarzyna na tapecie, to z drugiej strony naszego powiatu, czyli od strony północnej, jest kwestia Błonia. I na przykład w tej chwili autobus niefinansowany z tych przewozów powiatowych do miejscowości Błonie jeździ, ale to już staraniem gminy Grodzisk i gminy właśnie Błonie. To dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania w tym punkcie albo interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Proszę państwa, czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Czy kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21. sesji? Proszę o podniesienie albo wyciągnięcie ręki do przodu. Wszystkie rączki widzę, pana Bronisława nie widzę, ale zniknął nam pan Bronisław. Dziękuję, widzę i pana Bronisława. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Pani Marianna Banaszek, czy się wstrzymuje, czy jest za? Jakieś kłopoty chyba internetowe. Jednomyślnie wszyscy za. Pani Marianno, nie słychać pani. Jestem za. Dobra, fajnie, dzięki. I tak, tylko są jakieś problemy widocznie. No najwidoczniej. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę o podniesienie ręki. Pan Piotr Wiaderny. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Trzy sprawy, w tym dwie, czyli łącznie cztery, dwie dotyczące chlewni. Pytanie do pana starosty. Panie starosto, remont drogi w kierunku Izabelina z Chrzanowa. Mieszkańcy zadali mi pytanie, na jakim odcinku będzie ten remont przeprowadzany. Niestety dzisiaj nie działa od rana strona Powiatowego Zarządu Dróg. Chciałem sprawdzić, czy tam może są jakieś informacje. Według mieszkańców informacja jest taka, że kończy się na poziomie boiska i pytanie dlaczego, czy tego remontu nie można byłoby przeprowadzić dalej. I drugie pytanie o ten zbiornik. Czy macie państwo być może, czy zarząd powiadoma jakąś informację, ponieważ ostatnio w przestrzeni publicznej taka informacja zaistniała o tym, że ma być budowany jakiś zbiornik retencyjny 50-hektarowy na terenie północnej części gminy Grodzisk. Pytanie, czy są jakieś ustalenia, czy być może jakieś dokumenty wpłynęły do powiatu w tej sprawie. I ostatnia rzecz o stronie już internetowej mówiłem, niedziałającej, sanepid.
Słusznie pan przewodniczący powiedział, że nadchodzi ciężki czas pewnie koronawirusa, tego zwiększenia ilości przypadków. Mam w tym doświadczenie, ponieważ drugi raz już przeszedłem teraz kwarantannę i znowu muszę powiedzieć, że nasz sanepid działa naprawdę dobrze na skalę naprawdę, na pewno wojewódzką. Poziom pracy, którą pamiętam wykonują, jest olbrzymi. I teraz pytanie, czy my w jakiś sposób nie możemy wesprzeć tej jednostki? Ja wiem, że to jest jednostka, która podlega głównemu inspektorowi sanitarnemu, natomiast pytanie, czy w jakiś sposób, tak jak kupowaliśmy im samochód, nie możemy ich wesprzeć w pracy codziennej, tak? Panie tam pracują po kilkanaście godzin dziennie, żeby wykonać swoją pracę, jest im bardzo ciężko, nie wiem, być może, jeżeli nie możemy finansowo wesprzeć, nagrodzić tych osób, które najbardziej są zaangażowane, być może możemy wyremontować im jakieś pomieszczenie socjalne, cokolwiek, żeby ułatwić im pracę w tych ciężkich teraz warunkach. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pan Marek Wierzbicki. Proszę państwa, odnośnie sanepidu to powiem tak. 10 dni temu mniej więcej pani dyrektor mnie niezwykle zaskoczyła, ponieważ powiedziała, że jest rozważana decyzja na wyższych, że tak powiem, szczebla, żeby pracowników naszego sanepidu delegować na Podkarpacie. Także w świetle tej informacji i tego, co powiedział pan przewodniczący i tych oczekiwań, no to tak powiem szczerze, nie za bardzo widzę możliwość. Kupiliśmy samochód kilka lat temu, wyremontowaliśmy siedzibę, przekazaliśmy do tego, a dwa miesiące temu, że tak powiem, władza wyższa zabrała nam tą jednostkę i my tak właściwie do niej w tej chwili nic nie mamy, jeżeli chodzi o to, także tutaj tu ja bym był, no powiem tak, jestem w częstym kontakcie z panią dyrektor. Pani dyrektor wie, że ma w zarządzie, w mojej osobie i w Radzie oparcie i to wyrażała w tej materii niejednokrotnie podziękowania. I jeżeli by widziała jakieś, żebyśmy coś mogli, to myślę, żeby powiedziała, a wtedy się zarząd z całą pewnością nad tym pochyli i zastanowi. Jeżeli chodzi o drogę... Jeżeli chodzi o drogę do Chlewni, bo chyba o tą drogę pan mówi, pan przewodniczący Wiaderny, od drogi 579 tak? Na wschód przez Chlewnię do ronda do boiska szkolnego. Tak. Proszę państwa, powiem tak, złożyliśmy wniosek. Jest to wniosek, którego wartość kosztorysowa przewyższa 9 milionów złotych, czyli największy, jaki do tej pory składaliśmy. Trzeba zawsze się liczyć z tym, że ten udział własny 30-procentowy trzeba zapewnić. Wniosek ten obejmuje budowę ronda przy boisku i wychodzimy za rondo w kierunku zachodnim do nowo takiego boiska treningowego, powiedzmy klubu tego piłkarskiego. Decyzja na tą chwilę nie jest ostateczna. Boję się, żeby nie wpłynęło jakieś odwołanie, bo wówczas mogłoby to nam storpedować sprawę w ogóle z formalnego punktu widzenia uzyskania tego dofinansowania. Oczywiście można by powiedzieć, że no dlaczego nie jest do samego Izdebna zaprojektowany. No, ograniczenia finansowe, tak bym to skwitował, natomiast porównując, proszę państwa, ruch na tej drodze na przykład z drogą do Józefiny, no on jest nieporównywalnie mniejszy, aczkolwiek właśnie na skrzyżowaniu, gdzie ma być rondo, no miały miejsce no, najtragiczniejsze, bo śmiertelne wypadki i chcemy w tej chwili przynajmniej wyjść za to rondo. Powiem, proszę państwa, z uwagi względów formalnych też ta nasza inwestycja dofinansowana, mam nadzieję, przez wojewodę, nie dojdzie do samej drogi 579, tylko dojdzie do projektowanej czy obwodnicy, na którą dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą, ponieważ nie mogą być zgłoszone, musi być jeden odcinek zgłoszony do dofinansowania, ale jak będziemy to robili, to te pozostałe 300 metrów, myślę, sfinansujemy ze środków własne. Odnośnie zbiornika retencyjnego, proszę państwa, ja nic nie wiem, czy pan starosta jako osoba nadzorująca ochronę środowiska, czy coś, bo ja się nie zetknąłem. Też nic nie wiem na ten temat.
Także no, nie pozbytam ewentualnie. Bo to miałoby być na terenie gminy Grodzisk, tak? Tak jest, tak. Na terenie gminy Grodzisk. Czy pan starosta skończył wypowiedź? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie staroście. Pan Piotr coś jeszcze chciałby dodać? Nie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, ja, panie przewodniczący, mogę zdanie? Tak, chciałam tylko przypomnieć, że w tej chwili pozwolenia wodnoprawne wydaje nie starostwo, tylko przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie. W związku z tym musimy zasięgnąć informacji od tej instytucji, bo zapewne tego typu przedsięwzięcie wymagałoby pozwolenia wodnoprawnego. Dziękuję bardzo, pani sekretarz. No nie ma z nami dzisiaj pani Marii Grabowskiej, która by pewnie nam mogła udzielić jakiejś odpowiedzi na ten temat frapujący, bo 50 hektarów to rzeczywiście robi wrażenie. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do następnego. Kolega Olizarowicz się zgłasza cały czas, tylko kiepsko go widać. Panie Andrzeju, czy mógłby pan przesunąć ekran komputera tak, żeby pana było widać, albo się przysunąć do komputera? Ja widzę cały czas rękę do góry, więc nie wiem, czy się nie, zgłasza. Chyba jak gdyby chciał zabrać głos, to by wyciągnął rękę do góry. Rozumiem, że chyba nie, że chyba nie. To przepraszam, to przepraszam. Pani Małgosiu, nadgorliwość. Rozumiem, to więc przepraszam bardzo, ale parę razy już widziałam, jak trzymał tak rękę, więc... Dobrze, działo. Tak, widocznie, jeszcze raz bardzo przepraszam. Kłaniam się. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, jeszcze raz życzę zdrowia i zamykam 22. sesję. Panie przewodniczący, jak jeszcze mógłbym ja w sprawach różnych? Bardzo proszę, panie starosta. Proszę państwa, właściwie mam taką prośbę do pana Dariusza Dąbrowskiego. Pan Dariusz Dąbrowski kilkakrotnie co najmniej no, na przestrzeni tej kadencji pytał mnie i nakłaniał, czy sugerował, abym podejmował rozmowy z wójtami, burmistrzami, żeby dofinansować drogi powiatowe. I tutaj z kolei ja mam prośbę, jakby pan Dariusz był uprzejmy no, pomóc mi w rozmowach czy negocjacjach z panem wójtem gminy Żabia Wola, to bym był bardzo wdzięczny. Przypomnę, że dzisiaj Rada Powiatu podjęła decyzję o skierowaniu 1 200 000 na teren gminy Żabia Wola, na drogę powiatową. Oczywiście to tylko i wyłącznie może być prośba, bo nasza droga, nasz problem, nasze pieniądze, ale bacząc na współpracę z innymi gminami, myślę, że to byłoby też i pożądane z gmin, które w tej chwili no, mniej tych pieniędzy dają. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Mam nadzieję, że pan Dariusz weźmie sobie do serca pana starosty prośbę. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam 22. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.